dzisiejszą datą, aż roi się od urodzin w domach znanych perkusistów. Kalendarium muzyczne. Zaczynamy 10 września w roku 46. W Wolverhampton urodził się Don Powell, perkusista brytyjskiej grupy Slade, ulubionej grupy naszego Zbyszka. Kiedyś tam, zanim dinozaury na ziemi wymarły. W 1949 na świat przyszedł inny perkusista z tego samego okresu, Pauker zapomnianego zespołu Jethro Tull, nazywający się Barrymore Barlow. Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy and sleep in green meadows. Well, that's bunga in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger when I want love, but I'm a snake if we disagree. Jeszcze jeden rodzaj uderzenia w membrany. W 55 roku w Kalifornii urodził się perkusista Pat Mastelotto. Jako muzyk studyjny współpracował z dziesiątkami artystów, bo był dobry, m.in. z duetem Hall & Oates, który słyszymy. A później został członkiem zreaktywowanej formacji King Crimson m.in. No ale nie tylko perkusiści dzisiaj. Urodziny ma także José Feliciano, wspaniały gitarzysta, autor tekstów i kompozytor z Puerto Rico. Ociemniały. Nie przestaje występować, choć to rocznik 45. Feliciano ma już 50 albumów na koncie, nagranych i po angielsku, i po hiszpańsku. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Równo rok młodszy od Josego Feliciano jest Krzysztof Kasprzyk. Nasz polonijny poeta i działacz społeczny, nauczyciel także, który przez wiele lat mieszkał tu z nami w Toronto. Teraz chyba mieszka w Polsce, ale głowy nie dam. Tak czy owak, pan Krzysztof jest autorem tekstu do znanej solidarnościowej piosenki strajkowej, piosenki dla córki, która powstała podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. Oto ona. W 4 lata po jej stworzeniu Krzysztof Kasprzyk mieszkał już tu, w Kanadzie. Nie mam teraz czasu dla ciebie,
Nie widziała cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. W 1950 w Lawrence w stanie Massachusetts urodził się Joe Perry, bardzo ważny muzyk, gitarzysta hard rockowej, bardzo ważnej dla Amerykanów formacji z Bostonu o nazwie Aerosmith. When I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. That kind of love was the killing kind. So listen. A 10 września w roku 52 urodził się Zdzisław Zawadzki, gitarzysta basowy w zespole Breakout i przez 4 lata w zespole Perfect. Niestety zmarł w 98 roku w Chicago w wieku 45 lat. Posłuchajmy jego basu z zespołem Perfect. Teraz rok 1979. Słynny szwedzki kwartet ABBA rozpoczął swoją pierwszą trasę koncertową po Ameryce, zakończoną sukcesem. Choć występowali aż 5 lat od czasu wylansowania w Stanach ich pierwszego tam przeboju, czyli Waterloo. Rok później ABBA już nie istniała. I don't wanna talk about things we've gone through. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze ciekawostkę. W roku 2000, czyli w 20 lat po rozpadzie zespołu, pewne amerykańsko-brytyjskie konsorcjum zaoferowało ABBA mnóstwo pieniędzy, jeśli tylko zgodzą się na reaktywację i zagranie 100 koncertów. Grupa odmówiła, mimo że oferowano jej za to $1 miliard. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Laying by the rules.
Rok 1983. Tego dnia Michael Sembello, zdolny muzyk amerykański włoskiego pochodzenia, był gitarzysta Stevie'ego Wondera, zamarzył o własnej karierze i nagrał swój utwór pod tytułem Maniac, który natychmiast dostał się na szczyt Billboardu, czyli tej najbardziej prestiżowej z list przebojów. Piosenkę wykorzystano również w filmie Flashdance, ale w Anglii nie była tak popularna jak w Stanach i nie wdrapała się na szczyt. Nie wdrapała się nawet do pierwszej trzydziestki. Jednak w Stanach to był mega przebój roku 83. Rok 2005, również 10 września, prestiżowy brytyjski miesięcznik muzyczny Q przeprowadza plebiscyt na najlepszą brytyjską piosenkę wszechczasów. Na miejscu trzecim Wonderwall zespołu Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Na miejscu drugim Waterloo Sunset zespołu The Kings. Dirty old river must you keep rolling. A na pierwszym miejscu, prawie bez zaskoczenia, to oto klasyczne dzieło Beatlesów A Day in the Life z roku 67. Zbudziłem się, wypadłem z łóżka, przeczesałem włosy. Zszedłem na dół i wypiłem filiżankę. Wtedy dostrzegłem, że jestem już spóźniony. Chwyciłem płaszcz i kapelusz. Złapałem w lot autobus. Wszedłem na piętro i zapaliłem sobie. Ktoś coś powiedział i zacząłem marzyć. Dzisiaj wiadomości, a niech to. O 4000 dziur w Blackburn w Lancashire. I chociaż dziury były raczej małe, musieli policzyć wszystkie. Teraz już wiedzą, ile dziur potrzeba, aby zapełnić Albert Hall. Tak bardzo chciałbym, żebyś też odleciał.